No dobrze, to zadanie w takim razie 3-2, szybka odpowiedź. Dlaczego podstawiamy T, a nie H? No to tak, wyszło nam poprzednio, że to przyspieszenie to jest 2H przez T kwadrat, czyli ja mogę napisać, że A to jest tak naprawdę funkcja H i T. No i tu widzimy takie podobieństwo, że to trochę wygląda tak jak F, które jest funkcją X i powiedzmy Y. Czyli wydaje się, że to jest... To może być dziwaczne, bo mamy tutaj funkcję dwóch zmiennych, a całe zadanie jest o funkcji jednej zmiennej, o co im chodzi. Ale jest powiedziane, że mamy wyznaczyć niepewność A przy założeniu, że pomiar T jest dokładny. Czyli w tym konkretnym podpunkcie B my traktujemy, że A to się równa 2H przez to T, które zmierzyliśmy, czyli przez to T 0 do kwadratu, czyli w tym konkretnym podpunkcie A już przestaje być funkcją czasu, bo czas jest dokładnie zmierzony i jest funkcją H. Tylko i wyłącznie. A czas jest zmierzony, czyli mogę tak naprawdę napisać, że to jest w indeksie, że to jest przyspieszenie, jeżeli zmierzyłem T0 równe, no i niestety nie pamiętam, ale chyba gdzieś tutaj było podane 1,6, tak? T0 jest równe 1,6 sekund. I kluczem jest to, że to T jest dokładne. W kolejnym podpunkcie, bodajże w podpunkcie C, w podpunkcie C będzie tak, że traktujemy, ok, ten z tego samego wzoru wychodzimy, ale mówimy, że pomiar H jest dokładny i mówimy, że to jest 2H, to co jest mierzone przez T do kwadratu i w tym podpunkcie C będziemy traktowali, że to jest taka wersja, gdzie H jest na pewno znane i pewne i A staje się funkcją T, tylko i wyłącznie T. No dobra, to zróbmy na razie w tym to zadanie B, tak szybko odpowiedzmy. W związku z tym my jedziemy z tego wzoru. Mamy, że niepewność A to się równa 1 druga i moduł z A no, przy ustalonym T0, czyli już przy doskonale znanym i zmierzonym z niesamowitą dokładnością T0. I tu wpisuję H plus delta H. I odejmuję od tego A przy doskonałym T0 H minus delta H. No i jak to się popodstawia? To wyjdzie coś takiego, że mamy jedną drugą i teraz trzeba ten skomplikowany wzór tu napisać. Moduł i mamy tak. 2 razy H plus delta H przez to doskonale zmierzone T0 kwadrat minus, no, przepisuję ten wzorek, 2 razy H minus delta H przez to doskonale zmierzone T0 do kwadratu. Teraz nie chcę mazać, więc ja sobie zabiorę ten wzór i pokontynuuję go gdzieś, na przykład tutaj. I zauważcie, co się teraz dzieje. Teraz mamy, że delta A to się równa. No to widzimy, że po pierwsze jedna druga nam się uprości, a po drugie mamy takie coś, że A przez T0 kwadrat, rozdzielę to tak sztucznie, przez delta H przez T0 kwadrat minus H przez T0 kwadrat, tak, minus plus delta H przez T0 kwadrat. Tak po prostu sobie rozdzieliłem te dwa ułamki na 4. I co się dzieje? No to H nam się skraca, to jest magia tego założenia, i wychodzi, że 2 delta H przez T0 do kwadratu. I co podstawiamy? No podstawiamy to doskonale zmierzone T0, czyli 1,6 do kwadratu, a do góry jest 2 razy niepewność pomiarowa delta H, no bo tak zdefiniowaliśmy. Powiedzieliśmy sobie, że H, okej, okay, H się równa ileś tam, ale nas interesuje, znaczy, ale też wiemy, jak bardzo możemy zaufać temu, więc tutaj wpisujemy 5 mm, czyli razy 10 do minus 3 mm, tak. Dobra, no i właściwie tu wychodzi nam, jaka jest niepewność pomiarowa A. Więc zwróćmy uwagę, co my tutaj liczyliśmy. Okej, okay, dobrze, że wiedzieliśmy mniej więcej, ile wynosi A, bo przecież znaliśmy T0 i znaliśmy H0, które ileś tam się równało, nie pamiętam. Ale w tym zadaniu my liczymy, jak bardzo możemy ufać naszej wyliczonej wartości A. No i pod punkcie B liczymy, jak bardzo możemy ufać naszej liczbie A, jeżeli możemy ufać H z taką dokładnością, a w podpunkcie C robilibyśmy dokładnie to samo, ale traktując tym razem, że H jest doskonale znane, a to T ma jakąś tam ograniczone zaufanie i w przypadku podpunktu C ma ograniczone zaufanie 0,1. I
I tak, i w podpunkcie C akurat tak się chyba złożyło, ja mogę to sprawdzić jeszcze na żółto, czyli teraz zapamiętacie to, co tu się działo, bo właściwie przesunę sobie niżej i rozwiążę podpunkt C na żółto powyżej i będzie, że mamy tak. No to zrobię dokładnie to samo, tylko dla funkcji AH0 od T. To będzie trochę trudniejsze równanie, bo będzie tak, że niepewność tej oto funkcji, kiedy znany jest H, ale niepewne jest T, to jest coś takiego, że to jest jedna druga. I tu będzie dwa razy i tak. A zostaje w miejscu, ale tu jest t plus delta t do kwadratu minus 2h przez t minus delta t do kwadratu. No i to jest zupełnie, to jest o wiele trudniejsze zadanie, no bo niby. Tak, i tylko że tutaj h0, bo już mamy ustalone H0, czyli wynikiem jest na pewno coś proporcjonalnego do H0, a tu będzie po prostu w nawiasie moduł z 1 przez, można to sprowadzić do wspólnego mianownika, wtedy to będzie T kwadrat minus delta T do kwadratu, jeszcze do kwadratu, wyobraźcie sobie, a na górze musimy to ładnie uporządkować, i to będzie dość mocno skomplikowane równanie. Kwadrat minus 2t delta t plus delta t kwadrat. To z jednej strony została, z drugiej strony odejmujemy od tego, no, tego gościa rozwiniętego, czyli tak naprawdę ukróci nam się to, a tu się zrobi czwórka. No i teraz już nie wchodząc w szczegóły, nie licząc tego do końca, bo to zrobiłem wcześniej, zauważcie, że w tym wzorze zostało zarówno to doskonale znane H0, ale to dostało też to t. Więc w tym przypadku jest tak, że niepewność A, czyli stopień, do którego możemy zaufać A, zależy od T. A nas interesuje okolica tego naszego T0, czyli mówimy, OK, ale ja chcę wiedzieć, jak bardzo mogę zaufać tego przyspieszeniu w okolicy T0, czyli postawię, że to jest H0, tu będzie minus 4 T0 delta T przez T kwadrat minus delta T kwadrat do kwadratu. Czyli porównanie między B i C jest takie: w B akurat H się uprościło, czyli niepewność przyspieszenia, jeżeli T jest znane, a H niepewne, to nie zależy od tego, jakie nam wyszło to H średnie. A w tym drugim przypadku akurat niepewność A wywołana niepewnością T zależy od tego, na jakie T patrzymy. I to jest różnica. Mam nadzieję, że pomogłem.